Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na piątkowe Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rozmaitych formach i pomysłach na współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi, a przedsiębiorcami z Ukrainą, włączaniu Ukrainy. Rozmaite projekty międzynarodowe, oczywiście w naszym kontekście o charakterze gospodarczym, o formach pomocy. Witam gości Rządów Pieniądza. Panowie Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam Panów. Panowie, zatem może zacznijmy od trwającego kongresu 590, kongresu, który od kilku dni za nami. Tutaj chciałabym zapytać Panów właśnie w kontekstach ukraińskich. To się zresztą pojawia na konkretnych teraz już kilku kolejnych spotkaniach gospodarczych, spotkaniach przedstawicieli biznesu. No i może na początek ta informacja dotycząca kandydackiego statusu Ukrainy w Unii Europejskiej. To wczoraj Parlament Europejski, taki kierunek, słyszymy już, że oczywiście za tym powinny pójść realne kroki, ale ja panów zapytam, czy to może mieć realny wpływ na taka chociażby przyjęcie ostateczne takiej kierunkowej decyzji na współpracę gospodarczą pomiędzy Unią a Ukrainą. Dla nas oczywiście, jako że ta koszula bliska ciału też Polski z Ukrainą, naszych firm z firmami ukraińskimi, na jakieś ułatwienia to się może przełożyć, na zbliżenia to się może przełożyć. No jeżeli weźmiemy, że u podstawy Unii Europejskiej są te kwestie stricte gospodarcze, tak, swobodny przepływ osób, towarów i usług, no to gdyby takie elementy weszły w grę, to można by było powiedzieć, że Ukraina przynajmniej w zakresie gospodarczym już funkcjonuje tak jak państwa unijne. Pewnie poszłam za daleko, no ale czy to będą ułatwienia, Piotr Soroczyński? Pani redaktor, no na pewno nadanie statusu kandydata jest bardzo istotne, bo to jest zawsze jakiś krok milowy, który należy wykonać. Proszę zobaczyć, taki polityczny krok na razie. Taki polityczny krok, ale to też wyrażenie woli i to, że się udało spiąć to wyrażenie woli w takiej formule jest ważne, no bo tam część krajów była, że tak powiem, trochę sceptyczna, zaniepokojona, więc to, że się to udało zrobić, to dobrze. Natomiast trzeba to oczywiście też oddzielić od kwestii takich gospodarczych. Proszę pamiętać, że to nie jest kwestia dziś wyraziliśmy tą wolę, a jutro Ukraina wejdzie do Unii. No bo proszę pamiętać, że każdy z krajów, który chciał do Unii wejść, no to musiał oczywiście spełnić odpowiednią ilość warunków, przede wszystkim w zakresie dostosowania przepisów, które ma na swoim terenie. Tak, tego, ale tu sytuacja jest nadzwyczajna. Oczywiście, że jest nadzwyczajna, ale myślę, że żebyśmy mogli spokojnie mówić o tym porozumieniu gospodarczym i takim bezprzeszkodowym handlu, współpracy na wielu polach, no to oczywiście to zbliżenie w zakresie przepisów też jest istotne, bo proszę zobaczyć, że jedną z takich no, głównych, fundamentalnych rzeczy, jakie mamy, kiedy buszujemy gospodarczo po całej Unii, no to w zasadzie, że mamy te same przepisy, tak, dla dużych obszarów gospodarki. I tak naprawdę, żeby było to pełne zbliżenie, Ukraina musiałaby mieć też taki komplet przepisów bardzo zbliżonych. Być może gdzieś tam będą jakieś okresy przejściowe, no ale to byłby dopiero ten taki moment, kiedy to by było takie pełnotwarcie. Z drugiej strony pamiętajmy, że już w tej chwili jest wiele preferencji dla Ukrainy w handlu z Unią. Unia w ostatnich latach... No na przykład znosimy cła? No na razie chyba nie wszystkie. No właśnie. Więc mieliśmy pewną ilość udogodnień w kwestii tego, jakie towary można na przykład na rynek europejski z Ukrainy ściągnąć, czym można handlować, w jaki sposób to robić. Proszę zobaczyć, że też przynajmniej na części terytorium Unii jest ułatwienie dla Ukraińców wjeżdżających i to nie tylko w kwestii, że tak powiem, uchodźców, tych, którzy no w tej chwili w ostatnich miesiącach się pojawili, ale już też wcześniej, więc było pewnego rodzaju jakby takie no, stopniowe otwieranie się, no ale oczywiście to jest nic w porównaniu z pełnym członkostwem w Unii. Jasne, no tam jeżeli już mówimy o tych Ukraińcach, którzy jeszcze wcześniej przyjeżdżali, no to umówmy się, no chodziło o pozyskanie tańszego pracownika i takiego pracownika bardzo oddanego, który właściwie zajmuje się przesyłaniem pieniędzy, które zarobił do swojego kraju w znacznym stopniu, więc dużo pracuje wydajnie, pracując bardziej. O to chodziło, szczególnie
mówię im dalej na zachód. Tym bardziej takie były intencje, mówię im dalej na zachód, jeśli chodzi o państwa. Ale jakby rozumiem, że częściowo tutaj już pan mówi, że tak, ale ogólnie, generalnie, no nie bardzo, tak patrząc po konkretach, taka decyzja będzie skutkowała jakąś bliższą, łatwiejszą, bez jakichś barier współpracą Marcin Klucznik. Tutaj sama decyzja oczywiście o statusie kandydackim Ukrainy jest tylko takim krokiem po części też symbolicznym. Natomiast chyba powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, że od paru miesięcy ta optyka Unii Europejskiej oraz krajów Unii Europejskiej powoli się zmienia. Zaczęliśmy mówić na przykład o tworzeniu funduszu wsparcia na odbudowę Ukrainy, takim planu Marshalla dla Ukrainy. To jest mówione oficjalnie przez władze unijne. Europejski Bank Inwestycji wskazuje, że będzie przeznaczać kolejne pieniądze na odbudowę Ukrainy. Zaczynamy szacować skalę tej pomocy, która będzie konieczna do przekazania. Ja powiem tylko, tutaj będę złośliwa, ale chciałabym być bardzo konkretna i blisko realiów. No to, że środki na odbudowę zostaną przeznaczone, to ja w ogóle nie wątpię. Zważywszy, że to tak jak mamy w Unii Europejskiej, że świetnie na tym zarabiają firmy tak zwanego Zachodu. Niemcy, jak tam żeśmy wyliczali, ile za złotówkę inwestycji zrealizowanych w Polsce za unijne pieniądze z powrotem dostają. Teraz pewnie firmy francuskie miałyby na to dużą chrapkę, to w to w ogóle nie wątpię. Tak, tylko że tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że strona polska akurat tutaj jest zaangażowana bardziej. I to zarówno na poziomie rządowym, jak i też na poziomie firm. Też chociażby od razu przepraszam, wchodzę panu w słowo i zadaję pytanie. Czy wierzy pan w związku z tym, bo oczywiście, strona polska jest bardzo zaangażowana i zarówno w pomoc uchodźcom będąc tym rzecznikiem Ukrainy na forum europejskim, to wierzy pan, że również, jednak to jest, rozmawiamy w audycji ekonomicznej, mówimy o biznesie otwartym tekstem i wprost. W biznesie chodzi o zysk. Czy wierzy pan, że polskie firmy również na tym skorzystają biznesowo później, czy w ogóle okaże się, że jednak to te firmy bardziej z zachodniej Europy to nowocześniejsze technologie, to lepsza dyplomacja gospodarcza i to w ogóle one na tym więcej ugrają, mówiąc wprost. Mówiąc wprost, wierzę, że ogromna część polskich firm ma tutaj naprawdę szansę, jeżeli chodzi z jednej strony eksport na Ukrainę, co już się zaczęło robić, chociażby KUKE, które przywróciło w Polsce gwarancje eksportowe na Ukrainę. To nie jest jeszcze czas na inwestycje, to z pewnością czas przynajmniej na częściowe przywracanie eksportu, natomiast z pewnością w perspektywie odbudowy Ukrainy, nawiązywania tych więzi gospodarczych, my tutaj będziemy mieć duże szanse gospodarcze. Szczególnie, że chociażby już teraz zaczynamy dyskutować o projektach infrastrukturalnych, takich jak włączanie Ukrainy chociażby do Międzymorza, tutaj włączenie... Zaraz o tym powiemy, ale teraz bym chciała, żeby Piotr Soroczyński odniósł się do tego pańskiego optymizmu, bo powiedział pan Marcin Klucznik powiedział, będziemy mieć duże szanse. Szanse to jeszcze nie realia, to są tylko bardziej nadzieje, aniżeli realia. Pan wierzy, że to nam się uda naszym firmom, już tak zejdźmy do takiego realnego poziomu. Pani redaktor, ja bym to rozbił na bardzo różne potrzeby inwestycyjne i takie związane z odbudową Ukrainy. Bo jeżeli mówimy o takich bardzo dużych flagowych projektach, to prawdopodobnie będzie tak, jak mówi pani redaktor. Dużą część tych projektów przechwycą też najwięksi, że tak powiem, dawcy środków. My, choćbyśmy się bardzo mocno spieli, nie będziemy tutaj oczywiście dominujący. I oczywiście oni tam będą mieli swoje wpływy, ale proszę pamiętać, że to będzie przede wszystkim dotyczyło infrastruktury i być może również mocy produkcyjnych w bardzo dużych firmach. Natomiast naszym bardzo dużym, że tak powiem, kanałem, gdzie możemy się wykazać, to jest współpraca z dużymi, średnimi i mniejszymi firmami w zakresie odbudowy ich mocy produkcyjnych, też w ramach naszych inwestycji, ale też proszę zobaczyć na taki bardzo duży i bardzo szeroki rynek, związany z odbudową zasobów mieszkaniowych. My zawsze dla nich byliśmy dosyć istotnym dostawcą materiałów budowlanych i wszystkich artykułów potrzebnych do wykończenia, do upiększenia wnętrz. I jeżeli tam będą domy odbudowywane, jeżeli będziemy coś takiego robić, to oczywiście zamówienia u nas będą. I oczywiście one mogą być na różny sposób, bo wtedy no te właśnie, dostawy przepraszam, były wejdę robione panu słowo, i jako jakie zwykły to? Eksport no i jako też zakupy na naszym terenie, które są potem wywożone tam. I oczywiście myśmy widzieli tego handlu sporo. Oczywiście nie będzie tego bardzo dużo, no bo pamiętajmy, że być może Ukraina jako kraj i jej potrzeby odbudowy infrastruktury będą zasilane funduszami z zewnątrz, no to oczywiście odbudowa mieszkań będzie raczej spoczywała na ludności, która te domy potraciła. I oczywiście ich zasoby finansowe nie będą aż tak duże. Ale ja tutaj chcę nawiązać do jednej rzeczy, bo to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Wydaje się, że poziom firm, głównie mniejszych, średnich, wspaniale, aczkolwiek to nie będą już, jak pan rozumiem, zasugerował też i zgodził się ze mną
największe pieniądze, bo te największe przechwycą inni. Pytanie, kto jest też dawcą środków. Dawcą środków, no Stany Zjednoczone to uzna, że są dawcą środków, ale Unia Europejska to jest całość, a więc my również. To kto jest dawcą środków? Chce pan powiedzieć, że dawcą środków jest Francja jako taka na przykład? No, pani redaktor, na pewno jako dawcy środków będziemy Unię rozliczać też między innymi przez pryzmat tego, kto najwięcej dorzuca się do składki, tak? Więc w sposób naturalny my mamy swój udział proporcjonalny do naszego PKB. Kto ponosi koszty utrzymywania uchodźców, kto ponosi koszty, nie wiem, teraz związane z transportem niektórych towarów, jeszcze żebyśmy już w to nie wchodzili, to już tego nie będziemy brać pod uwagę, bo to są nasze koszty. Nie? To już będzie trochę trudniejsze do przewalczenia i oczywiście no, praktyka, nazwijmy to dekad ostatnich, bywała różna w tym zakresie. No, mam nadzieję, że będziemy w stanie chociaż więcej zdziałać niż zwykle. No to teraz jeszcze tutaj pan Piotr Soroczyński poruszył ciekawą kwestię teraz do pana Marcina Klucznika, jak pan by do tego się odniósł, bo powiedział pan o tym, że odbudowa na przykład mieszkań i tak dalej. I tutaj jest ciekawa kwestia, ponieważ już obecnie przez Ukraińcy mówią, i to mamy potwierdzenie z ministerstw, na przykład z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, że Ukraińcy mówią póki co w innych sektorach, ale myślę, że można to przełożyć także i na budownictwo. My ludzi mamy, ale potrzebujemy sprzętu, potrzebujemy maszyn, urządzeń. My ich potrzebujemy. Pytanie, czy nie będą kupować, czy po prostu dostawać. Na przykład, jeżeli zwracają się do Polski w takich sprawach, no to dzisiaj mamy bardzo trudny czas i mówimy, no okej, pomagamy, dajemy, tak? No, natomiast pytanie, co będzie potem, bo trochę mam wrażenie, że nam z tej rozmowy tutaj się tak ukształtowało. No będziemy dawać, bo będziemy pomagać, bo taki jest nasz kierunek, taka jest nasza, ktoś powie, racja stanu i tak dalej. Natomiast zagraniczne firmy duże przechwycą kontrakty duże. Marcin Kluczny. Znaczy tutaj z pewnością trzeba powiedzieć, że o ile ta pierwsza pomoc, która szła do Ukrainy, faktycznie to były takie bezzwrotne granty, o tyle teraz powoli ta dyskusja przerzuca się powoli na pożyczki, a więc coś, co Ukraina będzie zwracać na preferencyjnych warunkach, ale będzie zwracać. No i już ona oczywiście przede wszystkim ten sprzęt będzie kupować. A wie pan, o czym ja teraz mówię? O sprzęcie na przykład rolniczym. Jak najbardziej. Bo to dotyczy tego, co mówią dzisiaj Ukraińcy. Żebyśmy my to nasze zboże tam, żeby ono było i tak dalej, to my ludzi mamy, my sobie ludźmi obrobimy, ale dajcie nam maszyny. Potrzebujemy maszyn. To chociażby była część eksportu, który po prostu eksportowaliśmy, sprzedawaliśmy to na Ukrainę jeszcze przed wybuchem wojny. I to z pewnością wróci jak najbardziej. Tutaj polskie przedsiębiorstwa w tym zakresie będą po prostu zarabiać także w miarę odbudowy Ukrainy. I tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie, ja bym tutaj raczej nie widział tego problemu. Znaczy, jeżeli chodzi właśnie o kwestie, no właśnie, czy to będziemy dawać, czy sprzedawać, przede wszystkim będziemy jednak sprzedawać. Jasne. A co z tymi kontraktami? Bo to jest ciekawsze, bo to jeszcze tak dać sprzedać, to jeszcze jest prosty mechanizm. Natomiast no wejść w biznes, no to już ważniejsza rzecz. Tutaj jedna rzecz, która faktycznie prawdopodobnie będzie bardzo ważna, to będą te unijne, ale też polskie prawdopodobnie gwarancje z jednej strony dla unijnych, polskich firm, które będą eksportować na ukraiński rynek, tak żeby ten eksport był zabezpieczony niezależnie od tego, co będzie się działo na froncie ukraińsko-rosyjskim. Ale druga rzecz to jest to, że w miarę tego, jak te unijne pieniądze będą napływać na Ukrainę, zresztą nie tylko unijne, Polska tutaj była bardzo zaangażowana, chociażby w zbieranie środków dla Ukrainy, które były przekazane nie tylko przez Polskę, ale chociażby przez takie kraje jak Szwecja, to tutaj te środki też będą zapewniać Ukrainie po prostu możliwości zakupu. Od naszych przedsiębiorców, od szwedzkich przedsiębiorców, czy też od krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tak więc tak, to będą przede wszystkim rzeczy, które będą zakupowane i to będą pieniądze, które będą wracać do polskich firm. No dobrze, to później popatrzymy, jeżeli będziemy mogli się spotkać, nie wiem, ja bym chciała, żeby jak najszybciej, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, że ta wojna się już zakończyła i to sukcesem dla Ukrainy, ale no myślę, że to jednak w latach bardziej należałoby powiedzieć i wtedy zobaczymy w tym kontekście, czy ten optymizm panu się spełni. Bardziej nie w kontekście dawać czy sprzedawać, tylko bardziej w kontekście, czy rzeczywiście nasze firmy tam powchodziły, czy odgrywamy istotną rolę w ukraińskiej gospodarce po tym czasie. No, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast panowie, chciałabym nawiązać do tego Trójmorza. Już pan Marcin Klucznik trochę o tym wspomniał. No, bo też słyszymy od paru dni, czy też tygodnia, że Ukraina została przyjęta
przyjęta do Trójmorza. No i Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest to oczywiście zaangażowane pod kątem finansowym i tak dalej, podkreśla i trochę dementuje taki prosty przekaz medialny, że to nie jest prawda do końca, ponieważ Ukraina nie weszła do istoty tej inicjatywy, czyli do Funduszu Trójmorza, bo wejść nie może, ponieważ są tylko państwa unijne. I w związku z tym pytanie, jak panowie widzicie tutaj znaczenie z kolei tego, ale gospodarcze, ja znowu nie pytam o politykę, bo politycznych gestów możemy wykonać dużo i to jest naprawdę w większości programów omawiane. A myślę pod kątem gospodarczym, czy to coś da, czy ta Ukraina będzie raczej w tym Trójmorzu takim obserwatorem, ja odnoszę wrażenie, że tak trochę BGK to sugeruje, być może jakimś, nie wiem, pomysłodawcą jakichś decyzji, które byłyby dla nich korzystne, czy realnie to coś już może teraz zmieniać. Piotr Orczyński. Pani redaktor, no, trzeba pamiętać, że podstawą w ogóle stworzenia Trójmorza był pomysł, żeby tu bardzo istotnie wspierać kwestie infrastrukturalne. To nawet nie był do tak końca jest. Pomysł polityczny, on był czysto gospodarczy i tak naprawdę bardziej nie same transakcje, tylko bardziej to, co może je wspierać, więc infrastruktura. I faktycznie tak jest, że to jest umowa krajów unijnych, które tak naprawdę po pierwsze starają się wygenerować jakieś swoje środki. I oczywiście możemy dyskutować, że one są ułamkiem tego, co by było potrzeba, żeby te wszystkie zamierzenia infrastrukturalne zrealizować. No i to projekt komercyjny. To też jest, no. Ale to też proszę zobaczyć, że jest inicjatywa, która miała wspomóc jakby kreowanie w całej Unii potrzeb tych infrastrukturalnych na naszym terenie, że warto tutaj infrastrukturę robić i że to, co my trochę będziemy mieli, zostanie dodatkowo wsparte przez środki unijne, no i da się jakieś tematy infrastrukturalne załatwić. I proszę zobaczyć, że teraz, jeżeli patrzymy bardziej na Ukrainę i bardziej jakby o stowarzyszeniu jej z pomysłem Trójmorza, no to część tych inwestycji infrastrukturalnych może być też nakierowana i powinna moim zdaniem być na to, żeby od strony infrastruktury bardziej włączać Ukrainę do obiegu gospodarczego tych państw Trójmorza, więc może się okazać, że można w ramach tej inicjatywy myśleć również o pewnym wsparciu infrastrukturalnym na tym, żebyśmy my z Ukrainą mieli lepszą łączność. Tak? I ma to pan może na myśli budowę się... torów, certyfikację lokomotyw? Może się okazać, że tutaj może być oczywiście bardzo, bardzo wiele bardzo ważnych inicjatyw. Proszę zobaczyć, że to ma sens gospodarczy, również z punktu widzenia całej Unii, ale oczywiście przede wszystkim naszych krajów, no bo pamiętajmy, że jeżeli jest infrastruktura, która nas łączy, to oczywiście jest znacznie większa łatwość na generowanie bardzo różnych pomysłów gospodarczych. My mamy dobre doświadczenia z budowaniem twardej infrastruktury. Zazwyczaj jest tak, że jak ona się pojawia, to potem pomysłów gospodarczych na jej zastosowanie jest wielokrotnie więcej, niż myśleli i wpisywali w uzasadnieniu poparcia tej inicjatywy, no inicjatorzy, tak? Więc jeżeli by ta infrastruktura się poprawiała i nasza łączność Trójmorza z Ukrainą i całej Unii z Ukrainą by się poprawiała, no to oczywiście to będzie generowało oczywisty ruch gospodarczy. No tak, to co ja rzuciłam tutaj, to są po prostu konkrety. O tym jest mowa, że w tym kierunku należałoby i że na przykład czasami mamy problem, żeby przewieźć coś z północy na południe, podczas kiedy między innymi państwami europejskimi jest to absolutnie możliwe i tam 20 godzin wystarczy, żeby przejechać po Europy, to u nas nie jest to możliwe. Chociażby dlatego, że właśnie nie ma tej certyfikacja. Produkujemy doskonałe na przykład lokomotywy, ale no, nie mają certyfikacji na wszystkie państwa i sytuacja jest, jaka jest. Marcin Klucznik. Doskonale. To jest dokładnie prawda, co powiedział pan Piotr. Znaczy ta infrastruktura jest tutaj sednem i faktycznie widzimy, że to dołączenie Ukrainy do Międzymorza to jest taki pierwszy krok w stronę budowy tej infrastruktury. Ukraina już tutaj deklarowała chociażby modernizację swojej kolei, dostosowanie jej do standardów europejskich. My też dyskutujemy o takich rzeczach, jak na przykład rozwijanie infrastruktury energetycznej, która teraz jest kluczowa. Z jednej strony z krajami bałtyckimi, z drugiej strony chociażby z Niemcami, z trzeciej strony chociażby polski naftoport może także obsługiwać kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Czechy, czy chociażby część Ukrainy. Tutaj też będziemy na tym zarabiać. No i jedna rzecz, która też jest tutaj bardzo ważna do wspomnienia, w miarę tego, jak będziemy oczywiście rozwijać tę ukraińską infrastrukturę, no to też będzie zwiększać te szanse dla chociażby polskich przedsiębiorców. I jeszcze jedna rzecz, o której chyba też należałoby wspomnieć. Unia Europejska ogłosiła ten plan budowy tych linii solidarnościowych na transport ukraińskiego zboża. Mhm. To po części jest także pretekst dla po prostu rozbudowy infrastruktury pomiędzy Unią
Europejską, przede wszystkim Polską, Rumunią, właśnie krajami Międzymorza, a Ukrainą. A da Unia Europejska na to środki? To jest moje pytanie, bo na razie to słyszymy, że Stany Zjednoczone chcą budować w Polsce te silosy do przechowywania zboża. Pytanie, czy one później też będą dla nas użyteczne, czy one jednak będą tylko przejściowe, potem zostaną zabrane. To w ogóle też jest parę pytań. Ale przede wszystkim, czy Unia Europejska na to środki da? Bo to my na razie póki co będziemy się podejmować gigantycznego wyzwania logistycznego, ale tak że przecież w związku z tym finansowego, żeby na przykład transportować to zboże dalej, czy koleją, czy do portów, no. Same silosy oczywiście stoją pod znakiem zapytania i to jest rzecz, która jest niepewna. Natomiast jeżeli chodzi o taką zasadniczą część tej infrastruktury kolejową, transportową, drogową, to tutaj zdecydowanie to jest inwestycja w przyszłość. Jeżeli chodzi o środki europejskie, no tutaj raczej oczekiwalibyśmy, że te środki europejskie nas napłyną. To byłaby bardzo pozytywna wiadomość. No właśnie, my tak oczekujemy w różnych sytuacjach. Także jeśli chodzi o pomoc uchodźcom, tak będziemy oczekiwać i oczekiwać. No bo pan powiedział początkowo, że to już dla całej Unii jakby to ma znaczenie takie. No oczywiście ja tutaj mam pewną jeszcze wątpliwość, no, czy będzie można z funduszu Trójmorza finansować takie kontrakty. No, wydaje się, że oczywiście nie, bo to tak jak mówię, no jest ten inny wariant. No to co innego jest porozumienie firmy, a co innego w ramach funduszu Trójmorza. Panowie, też zadam krótkie pytanie, a kryzys, tak jak mówią przedstawiciele władz niemieckich, także minister gospodarki, kryzys będzie większy niż ten pokowidowy, w związku z tym, jak to Rosja ten kurek z gazem zakręca, odkręca i to zmienia, Piotr Soroczyński? Pani redaktor, problemy mogą być bardzo poważne, natomiast no, mamy jeszcze odrobinę czasu, żeby próbować tą skalę problemu chociaż trochę złagodzić. Myślę, że po prostu trzeba spokojnie się do tego przygotować i przetrwać. Ja rozumiem oczywiście, że duża część krajów europejskich jest bardzo wystawiona na surowce ze wschodu. My zresztą też. I oczywiście to będzie dosyć istotny problem, ale jestem przekonany, że to się w jakiś sposób da poukładać, a między innymi to, że się o tym bardzo głośno mówi i mówi się, że to jest nie do przeskoczenia, no jest po to, żeby zewrzeć siły i żeby zrobić więcej, niż by się dało bez tego dziarskiego pokrzykiwania. I znowu pokażę tą szklankę do połowy pustą, nie będzie tak, że zewrą siły tamte państwa, żeby mieć święty spokój i no, wszelkimi możliwymi sposobami dążyć do zakończenia tej wojny, niezależnie od skutków po stronie Ukrainy, bo właśnie widzą, że taka sytuacja po zakręceniu tego kurka następuje, jak w ostatnich dniach słyszymy. Tutaj raczej nie chciałbym spekulować o decyzjach politycznych władz Niemiec czy Francji, natomiast zdecydowanie jest tak, że to zagrożenie jest duże, natomiast jedna rzecz, na którą... I kryzys grozi nam, czy też no, recesja po prostu. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to, że na przykład Polska jest dużo mniej wystawiona na ten kryzys, na przykład Niemcy. Mhm. My z jednej strony jesteśmy dużo mniej zależni od gazu jako takiego, z drugiej strony mamy możliwości dywersyfikacji, mamy de facto 3 działające gazoporty, w tym jeden w krajach bałtyckich tak naprawdę. To też podkreśla Litwa chociażby ostatnio podkreślała, że nie jest uzależniona w gruncie rzeczy. Dziękuję panom bardzo. Marcin Krucznik, Polski Instytut Ekonomiczny, Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza byli gośćmi Rządów Pieniądza. Dziękuję bardzo. Zapraszam na poniedziałek.